Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. Pchełeczka, czyli najlżejszy bodajże czołg siódmego poziomu, niszczyciel czołgu ważący 7 ton, w porównaniu malutki również niszczyciel czołgu siódmego tieru E-25, który jakbyście postawili te dwa czołgi koło siebie, to byście powiedzieli, niektórzy by powiedzieli, a one ważą tyle samo. Waży 25 ton, czyli ponad trzykrotnie więcej niż ta mała pchełeczka, czyli ten czołg nazywa się Skorpion. Po prostu Skorpion. Jest też inny Skorpion G, jest to niemiecki niszczyciel czołgów, ale ten Skorpion jest to amerykański niszczyciel czołgów tieru siódmego. No i dawno nie pokazywałem, więc warto pokazać. Oczywiście ta powtórka mi się spodobała, szczególnie później będą ułańskie fantazje gracza, który wysłał mi tą powtórkę, a jest z nim Mentel 96. Cześć! Dzień dobry. Sorry, że się tak pomyliłem, akurat Menter... Menter! Aha, okej. Okay. Zresztą wszyscy tak do mnie dzisiaj mówią. Menel? No, nawet na TS-ie mnie się tak żartują. A Menter to coś oznacza, czy to po prostu tak... co? Nie wiem, twoje nazwisko, Andrzej Menter, nie wiem, dlaczego Menter? Nie, taką sobie, losowo wymyśliłem. Bo jest Monter, jest Menel, a ty jesteś Menter, czyli połączenie Montera i Menela. No, chociaż się w ogóle niczym, do niczego nie nawiązuje. 96 nawiązuje do twojego rocznika, czyli w tym roku obchodzisz 20, tak zwane oczko, 21-letnie urodziny, tak? Tak, dokładnie. Dobra. Ten oto leciutki czołg o po prostu to jest chyba jakiś... O właśnie, celujesz teraz w czołg, który też jest malutki, a waży 21 ton, nie? Ale słuchajcie, to jest ciekawe i to jest chyba jakaś głupota, bo ja wam tak powiem... Ta kartka papieru, którą pokazuję, ma ponad milimetr, około 1,5 mm prawdopodobnie, a pancerz Skorpiona ma 1 na 1 mm, czyli dookoła wszędzie ma 1 mm. Nie wiem, może napiszcie w komentarzach, czy jest to w ogóle możliwe, czy z tak cieniutkiej blachy, którą prawdopodobnie palcami niemiecki żołnierz mógłby pięścią zrobić dziurę, czy taki pancerz na tym czołgu był. To może dlatego ta waga jest taka malutka. Jest wykonany z aluminium. Czyli coś wiesz na temat tego czołgu? Tak. To był pojazd wsparcia spadochronowego. Czyli faktycznie mógł być milimetrowy pancerz? Tak. Pojazd był, podwozie było wykonane z aluminium głównie. No dobra. I był takiej grubości właśnie. No czyli tutaj akurat wychodzi na jaw mój brak wiedzy. Okej. Okay. No i cóż, jak widać, nie grzeszysz kolorkami, jesteś graczem pomarańczowym, chociaż resent masz już wysoki. No ale zapewne gracze nie brali cię poważnie pod uwagę, se myślą, a jakiś tam pomarańcz sobie jeździ, nic nam nie zrobi, nie? Dokładnie. No a co się okaże, to się okaże. Słuchaj, jak na razie raczej stoisz z tyłu i wykorzystujesz zalety tego pojazdu. Czyli może powiedz właśnie, jaki miałeś plan na tą bitwę. Jest to mapa Bagno. Chciałem się standardowo ustawić, jak większość niszczycieli, czyli tutaj na środku, tam gdzie wcześniej stałem. Ale zauważyłem, że koledzy z drużyny padli bardzo szybko na linii zero, więc trochę się cofnąłem. I zacząłem walczyć z tymi, którzy podjeżdżają. Skorpionek, czołg lekki, gram nim mało, ale o dziwo, mimo to, że waży 3 razy mniej, ma gorszy kamuflaż niż E-25, bo E-25 ma kamuflaż niesamowity, ale
z tym działkiem, no to już można by było polemizować, kto ma lepszy, czy E25, czy Skorpionek, bo jest to działko 90 mm, które strzela po 240 i penetrację ma 219, więc można powiedzieć, to działko przeładowuje oczywiście 6,5 sekundy, nie 2,5 sekundy jak E25, ale jest o wiele mocniejsze, no i penetracja lepsza. Dlaczego w ogóle kupiłeś Skorpionka do swojego garażu? Bo po prostu go bardzo polubiłem. Grałem kiedyś E25, ale mi się gra po prostu nie podobała. A Skorpionem po prostu mi się bardziej podoba gra. A poza tym kamuflaż mają tak w miarę porównywalny, bo stoi na poziomie podobnym. Serio tylko, mówisz? Tylko, że E25 jest lepszy pod względem kamuflażu, na mobilność. O, powiem ci, że musiałbym to sprawdzić, bo ja na E25 mam cholewcia ponad 60 chyba. Tak mi się wydaje, może mylę się, ale po strzale E25 ma 18,5, po strzale. Chyba jedno z lepszych, bo najważniejszy kamuflaż jest po strzale, bo nie jesteś, Tedek to nie jest light, który spotuje, on musi po strzale być niewidzialny, nie? Tak. A E25 ma zdecydowanie lepszy po strzale. To jest koło 13. Tak? O, no to nieźle, nieźle. Jak na działo o większej mocy, nieźle. Dobra, słuchajcie, kwestia tej bardziej ciekawej, bo teraz też było ciekawie, fajnie wszystko, to może jeszcze teraz powiedz o tych, o, Stuart Emil wyzwał was wszystkich, że jesteście nubami. No coś tak pisał. No, ale... A potem po bitwie do mnie napisał, że, że jestem po prostu... No, tak, you are a god. No. Zostałeś z Artą na 4 pojazdy. To jeszcze tak szybciutko powiedz, co w tym czołgu jest takiego fajnego, że bardziej go cenisz od E25. Czyli jakbyś miał głównie powiedzieć, co w nim jest takiego lepszego, fajnego, twoim zdaniem? Ja ogólnie lubię pojazdy, które są niesamowicie lekkie. A to by mi daje taką fajną zabawę, że bardzo też się szybko zrywa i bardzo potrafi utrzymać prędkość w jeździe pod górę. Bo ma chyba tam, jeżeli się nie mylę, gdzieś około 27 koni mechanicznych na tonę. Jeżeli się nie mylę. 28. A, 28. Dobra, Iz do ciebie wjechał, macie na hita. Tak, ale gdzie on się patrzy? Go zraszować, wykorzystać przewagę trochę w mobilności. Tak jest, jak widać delikatnie obraca też wieżą, tam na poziomie bodajże 60 stopni chyba, nie? No, 30 w lewo i 30 w prawo. Czyli 30 plus 30 to jest 60. Okej. Okay, no jeszcze 10 stopni obniżenia. Tak jest. Zostałeś sam na 3 pojazdy. No i teraz tak. Fiolety, czyli zestaw Fioleta, Siata Lorneta, na tym czołgu raczej by zagrały stojąc w jakiejś zakampionej totalnie miejscówce i po prostu starając się wykryć wrogie pojazdy i je niszczyć bez wyspotowania. Ale ty nie jesteś Fioletem i postanowiłeś ruszyć. No i teraz tak. Dlaczego ty na tego OI tak ruszasz, jak on cię ma na hita i jest taki duży? Zawsze lubię ryzykować, a tym bardziej jeżeli gram Skorpionem, bo to mój ulubiony pojazd. No i teraz jak zobaczycie, tak jak wam mówię, uwierzcie mi, większość fioletów, bo ja widziałem już wiele bitew, gdzie fiolet zostawał tam non stop z tyłu, nawet medem, i po prostu zestaw fioleta, i po prostu czeka i tyle, a tutaj jak widać człowiek, który nie bawi się w cyferki, gra bardzo fajnie i się opłaciło, czyli rush na Oika się opłacił. Teraz co, Tiger jest przy bazie, więc po Artę, tak? Tak, dokładnie. Nawet kolega mi jeszcze mówił wtedy, że mi pojechał po Artę.
Tylko że on mi pokazał, że jest gdzieś po zamku. A ja pojechałem pod bazę sprawdzić. I się nie myliłem, jak widać. Tak jest. Artyleria wyspotowana, oczywiście nie ma... nie ma z dobrego spota ta artyleria, więc nie ma szans cię wyspotować po strzale. No i teraz został Tigerek. No ale... słuchaj... Puśćmy na razie razy dwa, dobra? Prędkość, bo to teraz trochę będzie szukania tego... tego Tigera. Czyli co? No. Gdzie go próbowałeś znaleźć? Ogólnie? No bo tu tak... Wiedziałeś, że był na B2. Tak, ja chciałem wjechać właśnie na tą górkę, co jest... A da się tam wjechać? Fajna miejscówka, tylko że skorpionem mobilności, jak widać, nie wrzeszy i nie dało się rady. Próbowałem też... No, z innej strony próbowałem podjechać. Aha, czyli ale... jest możliwość tam wjechania, ale... Jednak nie udało się. No. No i teraz co? To pojechałem na zamek zobaczyć. Dobra. Na zamek wjechałem. No i za krzaczkiem i czekamy na zamek. Tak. Bo przypuszczam, że się prędzej czy później tam pojawi. Mhm. 3 minuty do końca. Ja tam przyspieszyłem, wiesz? Tak. 3 minuty do końca. No, ale nie pokazuje się Tiger, więc jednak trzeba było wygrać tą bitwę. I ruszasz. Dobra, prędkość razy 1, bo zaraz dojdzie do ostatecznego starcia. Opcje decydujące starcie, mój ulubiony film. A nie wiem, czy ktoś z was był w filmie, na filmie na nowym obcym. To... O, jest Tigerek. No. Zaskoczył mnie troszkę, bo ja się spodziewałem go znacznie w innym miejscu. O, na szczęście nie trafił. No, i wygrałeś. Dobra, czyli bitwa zakończona. Bitwa zakończona, no i wyniczek. Wyniczek. To wygląda na to, że 4401 obrażeń. 8 zniszczonych pojazdów, 1725 expa. Jeżeli chodzi o zarobek, jest to ponad 66 tysięcy kredytów. No. Tu było sporo szczęścia, ale jak widać, jednak ta twoja decyzja aktywnego wejścia, bo prawdopodobnie te czołgi przypuszczały, że ty będziesz właśnie stał gdzieś tam w jakiejś miejscówce za 3 krzakami i po prostu tylko czekał, aż oni się ruszą, ale ty zrobiłeś co innego i wyszło ci bardzo dobrze. Ja nie przesadzam, przepraszam wszystkich fioletów, ale tak to właśnie często wygrywa jest, że na bitwach po prostu nawet te fioletowe, po prostu fioletowi gracze, którzy tylko czekają, żeby zrobić te obrażenia, mimo przegranej czy wygranej, to mimo przewagi czekają na właśnie wyjazd. No a moim zdaniem to takie, no dobra, no może i tak powinno się grać, no ale ja wolę właśnie takie fantazyjne granie, jak pokazał właśnie Menel. Dobra. Dziękuję za pokazanie bitwy. Kogo byś chciał pozdrowić? A, dowódcę mojego klanu, z którym grałem grę, i jego kolegę. Aha, czyli trzeba troszeczkę podlizać się dowództwu przed kampanią. Nie, żartuję. Nie szkodzi. No. To pozdrawiamy również klan LZS, dowódcę. No i cóż, powodzenia w grze, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.